Nie, 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 nie
Thank you.
Nie
Dobra,
Na drugim miejscu
Najpierw będzie, panie Jacku, małe wprowadzenie. Po rundzie jesiennej, kiedy Odra zajmowała przedostatnie miejsce w tabeli, kończący pracę w Włodzisławiu trener Bochynek powiedział nawet José Mourinho nic z tym zespołem nie zrobi. Teraz mamy 9 kolejnych meczów Odry bez porażki, miejsce blisko środka tabeli. No, Mourinho to pan nie jest. Słyszałem, że w Włodzisławiu mówią o panu tytan pracy, taka mała mróweczka, bo podobno pana dzień składa się z dwóch części, sen i piłka nożna. Ja myślę, że tak. Zacznę chronologicznie. Mourinho na pewno nie jestem, natomiast staram się doskonalić w tym zawodzie i chciałbym iść do przodu. Na chwilę obecną Mourinho ma lepsze wyniki i jest troszkę przystojniejszy. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast odnośnie tego, co pan powiedział, tytan pracy. Myślę, że każdy z nas, każdy z trenerów to jest tytan pracy, bo nasze życie właśnie składa się praktycznie z dwóch faz. Dzień pracy, raz jest cięższy, raz jest lżejszy, no i ta faza powiedzmy snu, natomiast ja się cieszę z tego, że chłopcy po raz kolejny udowadniają na boisku, że zaczynamy być zespołem, że zaczynamy grać w piłkę. Kolejne zwycięstwo, piąte zwycięstwo z rzędu, dziewiąty mecz bez porażki, to naprawdę budzi szacunek i to przede wszystkim szacunek i wielkie słowa uznania dla moich zawodników, bo wykonują naprawdę fajną robotę i cieszę się bardzo, że mogę z taką grupą ludzi pracować. Natomiast odnośnie dzisiejszego meczu wygraliśmy się jak najbardziej zasłużenie, natomiast nie ukrywam, że duże słowa uznania i jestem pod wrażeniem gry Pogoni, bo tu się mówi, że to jest bardzo słaby zespół, natomiast oni dzisiaj naprawdę napsuli krwi, mieli trochę sytuacji, walczyli, dopóki mieli siły, walczyli, aż miło było popatrzeć, widać, że Boguś Baniak zrobił z tym zespołem fajną robotę, no, natomiast na chwilę obecną rzeczywiście brakuje im trochę konsekwencji w obronie i brakuje im przede wszystkim zdrowia i to jest problem Pogoni.